przed nami czas świąt Wielkiej Nocy, czas odrodzenia, czas przemiany. Chciałbym w związku z tym życzyć Państwu zdrowych, rodzinnych, wspaniałych świąt wielkanocnych, spędzonych w gronie najbliższych osób. Chciałbym, aby te święta przyniosły nam wytchnienie, odpoczynek, ale także refleksję i zastanowienie się nad własnym życiem. Życzę Państwu takiego duchowego odrodzenia, ale też odrodzenia naszej rzeczywistości, chociażby przemyskiej. Ten czas świąt wielkanocnych oddajmy sobie, oddajmy naszym rodzinom, ale po świętach pamiętajmy, że idziemy do wyborów, aby wybrać lokalne władze, aby wybrać radnych miasta Przemyśla, aby wybrać prezydenta. Liczę na dobre wybory. Niech one też przyniosą odmianę w naszym codziennym życiu. Niech odmienią nasz Przemyśl na lepszy.